Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Death Stranding. Na start przyjmujemy nowe zlecenie z terminalu. Sam, mówi Ty Hartman. No nie zauważyłem. Zadaniem jest rozbudowanie sieci stąd do węzła portowego. Tylko nie próbuj tego zrobić w prostej linii. Sygnał tak daleko nie sięgnie. Aby pokonać tą odległość, trzeba wykorzystać węzły. Pomyśl o wiązaniu lin, żeby je wydłużyć. Pierwszym z węzłów jest stacja Bridges. Rzuć okiem na zlecenie. Dokonaj dostawy i podłącz Cupida. No, Jezu, czemu ta nakładka wyskoczyła? Dobra. Przyjmij zlecenia. Okej, w tym miejscu. Sam? Podsumowania zleceń mogą zawierać kluczowe informacje. Przejrzyj je, zanim wyruszysz w drogę. Okej. Okej, użyj bumperów, aby zmieniać zakładki i wyświetlać różne informacje o zleceniu. Podsumowanie zlecenia. Warunki realizacji zlecenia związane z nim jest zmienione. Dobra, zobaczmy. Okej. Szczegóły. Uszkodzenia mniejsze niż 50%. Dostarcz środki nootropowe. Oksytocyna i zapasy, zaczep wspinaczkowy i 4 drabiny. Spoko. Niebezpieczeństwo bym sobie jeszcze zobaczył. Rozumiem, jest co? Rzeka, stromo, ryzyko upadku i wynurzeni, tak? Chyba. Nie widzę też żadnej legendy, więc ciężko mi to stwierdzić. No dobra. Przyjmij zlecenia w takim razie. Bierzemy wszystko na plery. Sam, jeśli chodzi o nas, przygotowaliśmy dla ciebie linę i drabinę. Powinny się przydać na stromych stokach. Drabina może ci też posłużyć za most, jeśli będziesz musiał przekroczyć rzekę. Założę się, że właśnie rozmyślasz nad tym, jak ugryźć to zlecenie. No, masz rację. Okej, mamy wszystko na plerach. Waga łączna to ile? 27,3 kg. Okej. Na wieszaku buty na zapas. Buty wyposażone. Dobra. Nie, niczego nie cofaj. Wyruszamy. Zlecenie przydzielone. Dobra, let's go. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Sam. Wszystko dopięte na ostatni guzik? Okej, zobaczmy. Drabina. Zaczep. Danie moczu ewentualnie. Dobra. Może wypadałoby się właśnie załatwić. Widziałem sobie za to trofeum, nie? Jestem ciekaw, kurde. Czy się uda? Sam. Widzisz tamten znak? Też możesz jakiś zostawić. Wiadomość, ostrzeżenie, słowa zachęty. Cokolwiek chcesz. Dane zgodne. Witaj w Sam Porter Bridges. Okej. Uwaga. Zakaz wstępu. Wynurzeni. Muły. Co to są muły? Takie moje pytanie. Strome zbocze, urwisko, trudna droga, spadające skały, rzeka, głęboka rzeka, trudna trasa, temporal, duże opady, ciężka przeprawa. Wog. Co to jest wog? Okej, tutaj. Skocz tak. Ukryj się w terenie. No, nośnik pamięci. Ciekawe, co to będzie. Dobra, postawmy to. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Szybko. Identyfikatora. Zgodny.
Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Masz już tą strażnicę. Idziemy teraz tam. Węzeł stołeczny, dwie porzucone paczki. To tamto to jest stacja Bridges, więc to nie... No właśnie, bo węzeł stołeczny to jest to, co mamy tutaj, no ale nie będę teraz pytanie się po to cofał, nie? To starczyć, ale możemy to zgarnąć tak przy okazji. No a potem się po prostu pomyśli, co z tym zrobić, nie? Znaczy, co z tym zrobić? Wiadomo, co z tym zrobić, ale... No wiecie, o co mi chodzi, nie? Nawet najlepszym kurierom zdarza się stracić ładunek. Ale ty jesteś najlepszym z najlepszych. Radzisz sobie tam, gdzie inni polegli. Gdy napotkasz na drodze opuszczoną przesyłkę, możesz ją wziąć i zanieść do odbiorcy. To łatwiejsze niż się wydaje. Nasze paczki dostają identyfikatory Bridges, żeby łatwo było je namierzyć. Twój odradek ma z kolei skaner, który wykrywa te informacje. Czyli w skrócie, to ustrojstwo na twoim ramieniu będzie ci pomagało znajdować zapodziane przesyłki. Okej, było ślisko, więc to poleciało. No, dawaj, wychodzimy. Się trochę dociążę tymi paczkami, niestety. Pamiętaj sam, każda paczka to obietnica, którą komuś składasz. Ten ktoś liczy na twoją rzetelność. Spoko. A ja liczę, że uda mi się dojść w jedno miejsce i nie zgubić tych paczek po drodze. Co to jest za miejsce, kurde? Taka tuba jakby, widzicie? To tutaj. Ciekawe. Dobra, idziemy. Mogę drabinę postawić, ale szczerze nie jest mi to aż tak potrzebne chyba. Dobra, powyżej 50 kg będziemy się tak pochwiali, tak mi się wydaje, więc póki co jeszcze jest dobrze. Okej, tam jeszcze jest paczka. Tu jeszcze jest paczka, okej. Kolejne dyski z mediami. Dobra, spokojnie. Nic się nie dzieje. Dobra. Kolejna paczuszka. Spinamy się. Co to jest? Korzystaj z porzucanych tu i ówdzie skrzynek pożytek, bo sobie pożyczono. Uuuu! Ej, zajebiste! Ty, dobra! Okej, dobra, aktywuj terminal w takim razie. I zrealizuj porzucony ładunek. Dobra robota. Przyniosłeś porzucony ładunek. Możesz go tu przekazać do analizy. Jeżeli gdzieś po drodze jeszcze jakiś znajdziesz, ale uznasz, że nie będziesz mógł go dostarczyć, oddaj go na przechowanie. Będzie sobie bezpiecznie czekał na innego kuriera, który go przejmie. Nawet jeśli przejdzie jeszcze przez kilkanaście par rąk, możesz być spokojny, bo zrobiłeś swoje. Okej, dostarczanie chcesz powierzenie porzuconego ładunku. Aby dostarczyć porzucony ładunek, wybierz zrealizuj dostawę i dostarcz porzucony ładunek. W terenie dostaw. Taki ładunek można też powierzyć innym graczom, żeby zrealizowali dostawę, wybierając powierz ładunek w dowolnym terminalu innym niż docelowy. Okej. Dobra, czyli rozumiem, że teraz po prostu wszystkie te porzucone dostarczamy, a nie powierzamy. Nie, powierzyliśmy wszystko innemu graczowi. Kurde. Czyli niestety nie jest to na co liczyłem. Dobra, no to w takim razie kolejne ładunki będę zgarniał dla siebie. Jeszcze więcej do węzła stołecznego. Mówię, no trochę nam tam, kurde. Oho, chyba wynurzeni po drodze. I tam też. Trochę nam zejdzie z tym, żeby zgarnąć te paczki z powrotem do węzła, ale... Wydaje mi się, że finalnie będzie to warto. Tego, żeby właśnie zgarnąć tego... Te paczuszki. Kolejne dyski z mediami. Co on tak, kurde, zgarnia te dyski? Chłopie.
tu jeszcze łóżko będzie. Na górę, na górę. Dobra. Tutaj zastawa stołowa. Gdy niesiesz zbyt dużo ładunku, trudniej jest ci utrzymać równowagę. Jeśli stajesz się to zbyt uciążliwy, pomyśl o zdjęciu części ładunku za pomocą Y i zmniejszeniu w ten sposób obciążenia. Spoko, ale nie potrzebuję na razie. Okej, akurat o tamten porach widzę. Było oznaczone. Sam, jeśli stanie ci na drodze strome urwisko albo stok, pamiętaj o drabinie, którą ci daliśmy. Koniecznie ją wypróbuj. Chętnie się dowiem, jaki użytek znajdzie dla niej taki stary wyjadacz. Oho, chyba... Dobra, temporal. Myślałem, że się Eldek uaktywnił, ale nie, do tego temporal. Na szczęście, tutaj drabajna. Tak opu zostawiona. Spoko. Tutaj opcja, żeby postawić drabinę. Czy opcja, sugestia właściwie, żeby to zrobić. No i dla mnie spoko. Czekaj, nie to. Tu, drabina. Umieść drabinę. W tym miejscu. No to poszło szybko. Krótko mówiąc. Zapasowe paliwo. O kurde. Okej, dobra, już mam limit. Optymalizacja, dużo plecach. Okej, wciśnięcie. Czekaj. Aha, dobra, to jest jakiś osobny ekran. Czekaj chwilę. To jest znowu do odznaczenia te wszystkie. Te, ale dobra, czekaj, znaczniki, lajki, porzucony ładunek, transport zwłok, kolory. Kolory też mają różnicę? Ciekawe. Dobra, tutaj oddajmy mocz w sumie. Aha, okej. Okay. Ej, what? Czemu to Eldekowi się podoba? To jeszcze widać, co jest najlepsze. Jezu, ten grzybek. Ciekawe. Dobra, 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 spokojnie. Dobra, gdzie to było, kurde? Okulary, z nim buty. Maniera. Na dole coś niedostępne jeszcze. Kurde. Teraz przyznam się, jestem troszeczkę... w kropce. A rozumiem, tutaj jest zasięg sieci pokazany. Ja rozłączono od sieci realnej. Spoko. Dobra, 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 spokój, spokój! Ej, spokojnie mówię! Dobra, lianę proszę. Trochę. Dobra. I schodzimy.
Tam się cofniemy ewentualnie całą tą trasą, nie? Chyba słyszę burzę temporalną. Interesuje chyba tamta lokalizacja. Weź się w garść. To? Let's go. Kolejną rzeczkę, przez którą byśmy mogli przejść, no ale ta jest chyba trochę za szeroka. Niestety na... SL, coś większego. Druga taka paczka jak te okrągłe, jak te paliwo. Kolejne zapasowe paliwo. Dobra, na plery. Oj, limit ciężaru. A w takim sensie zdejmij z pleców. Dobra, moment. Czekaj. Bierz to wszystko. Okej. To też zabieramy. Dobra, te dwa ważą najwięcej, więc to weźmiemy sobie w jedną rękę. W drugą rękę. Aha, dobra, jak jestem przeciążony, to tego nie mogę tak wziąć. Dobra, to spróbuję zrobić to na plery. O! Okej. O Boże, nie. Czekaj, teraz? Też taki dzień, tacy przeciążeni, to nie. No, kurde. Ściągaj. Te paliwo muszę sobie odpuścić, niestety. Przynajmniej to jedno. Z jego prędkością to zawija. Dobra, i to odpuszczamy. To jedno mogę ewentualnie jeszcze wziąć. To mu tylko podkreślam, że ewentualnie. Tutaj próbki roślin zaś. Okej, to będę mógł użyć drabajny. Stój. Dobra, drabina. Tyk. Trochę też się dzięki temu odciążymy. Dobra, weź to. Nieźle. Super, ale jak ja mam, kurde, ten, no dobra, no kajdanki, i co dalej? Tu mam tylko zlecenia, nic więcej. Tu mam to. Nieważne. Dobra, rozłóż automatycznie. Okej, no ale... Dalej mam niestety za dużo... Nie. Zatwierdź. Dalej mam za dużo niestety, żeby mieć jeszcze tą jedną paczkę wziąć, ale może udałoby się zgarnąć to na drugą nóżkę, powiedzmy. Dobra, tą kolejną drabinę wykorzystał. Okej.
ładnie na cały brzeg, żeby na brzeg poszła. O kur... Ty, jak ona się w ziemię w ogóle zazębia. Przemyślane. Dobra, mamy równowagę. Odzyskaną, więc idziemy dalej. Strasznie kurde zniszczone widzę, to są te paczki. Niektóre bynajmniej. No patrz, chyba te dwie porzucone z góry, nie? Są przerdzewiałe. No, w górę. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy tylko będę łaził, kurde, i wykonywał zlecenia tak po prostu dla beki, nie? Czy dla beki. Wiecie. Prawie upadłem. Dla beki, czy tak po prostu wykonywał je z prędkością światła, to się będę tepekował po prostu z jednego miejsca w drugie. Ładunek skończony. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Dziękujemy. Wszyscy odczuliśmy stratę centralnego. Nikt nie wiedział, co to znaczy dla organizacji. Albo dla UCA. Albo dla nas. Ale oksytocyna pomoże zmniejszyć napięcie. Niedługo wrócimy do normy. Pokaż. Wspaniale. Jeszcze raz dzięki. Tak, wszystko wygląda w porządku. Wkrótce nasza stacja ruszy z kopyta. Dobra, pomijamy oczywiście. Poziom więzi 2 od razu. Spoko. Okej. Jesteś z drugiego zespołu. Gdzie pozostali? Nie żyją. Była rozpróżnia. Niemożliwe. Wszyscy zginęli? I co? Przysłali cię tu samego? Gdyby chodziło tylko o przesyłkę, w pół biedy. Kurierzy czasem tu wpadają, ale... Drugi zespół miał przynieść Cupida i podłączyć nas do sieci. Czekaliśmy na pomoc 3 lata. 3 cholerne lata! I przysłali jednego gościa. Kurwa! Powiedz chociaż, że masz coś poza oksy. Mam Cupida. Co? Serio? Więc to prawda. W końcu ją uruchomili. Wygląda na to, że zesłali mi cię bogowie. No, na co czekasz? Włącz nas do tej sieci. Nigdy człowieku nie wątpię w potęgę sama Portera Bridgesa, the best kuriera, jaki istnieje chyba w tym świecie. Chciałem pośmieszkować, ale mi to chyba nie wyszło. Ło, ej, spory zasięg tej sieci żeśmy stworzyli. Kolejny splot mamy. Stacja dołącza. Mogę skonstruować skrzynkę. Dwie nowe opcje. Dostarcz porzucony ładunek, wspólna szafka, przekaż broń i weź ładunek. Ok. Te dwie drabiny, które postawiłem, się pokazały. Ten obszar jest połączony z siecią chiralną, dzięki czemu możesz oglądać i korzystać z obiektów innych graczy i tak dalej i tym podobne. Jesteśmy już połączeni z węzłem stołecznym. To naprawdę się dzieje. Tak jak obiecała Amelie. W końcu możemy wykonać nasze zadanie. Hej, zmierzasz na zachód, tak? Wielu ludzi ucieszy się na twój widok. Pewnie skończysz dopiero na wybrzeżu, nie? To znaczy, że poznasz Amelie osobiście. Oj, to będzie coś naprawdę... Ja jej nie poznałem. Widziałem tylko holowiadomości do pierwszej ekspedycji. A w każdym razie uważaj na siebie w drodze. Kręci się tam sporo złych ludzi. Podobno więcej niż dobrych, ale...
tobie, nie muszę tego mówić. Dzięki, Sam. Podłączając tę stację do sieci chiralnej, zapewniłeś jej bezpośredni kontakt z węzłem stołecznym. Jasne. Co dalej? Na zachód od stacji znajdują się konstrukcje, wzniesione przez poprzednią ekspedycję. Za nimi jest twój następny cel. Węzeł portowy. Leży na brzegu jeziora, powstałego po pierwszej rozpróżni. Twoim zadaniem jest połączenie węzła portowego i stołecznego. W tym celu musisz wykorzystać nasze placówki jako dodatkowe punkty orientacyjne. Są konieczne do ustanowienia stabilnego połączenia ze względu na odległość. W tej sytuacji mówimy o centrum dystrybucji i elektrowni. A gdzie powinieneś udać się najpierw? Zacznij od centrum. I tak trzeba tam dostarczyć pewien ładunek. Zajrzyj do pobliskiego terminala dostaw. No dobra. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz. Zobaczmy w takim razie, co mamy. Ciężka praca się opłaca. Dzięki zwiększeniu zasięgu sieci możemy ci teraz zaoferować dodatkowe materiały, a także wsparcie. Przydadzą się. Tworzenie sprzętu. Można wytwarzać broń i sprzęt z materiałów dostępnych w placówkach. Ilość materiałów w placówkach jest uzależniona od rodzaju tych placówek. Okej. Okay. Drabina, zaczep i assembler. Sam, użyj assemblera, żeby zbudować skrzynkę. Assemblery służą do budowy obiektów, ale pamiętaj, że wykorzystuje to część dostępnej dla ciebie przepustowości chiralnej. Po skończeniu budowy obiekty można współdzielić z innymi graczami. Nowych obiektów nie można stawiać w obszarze wokół istniejącej placówki oznaczonym przez słupy czujnikami. W skrzynkach pocztowych można zwracać porzucony ładunek lub powierzać ładunek innym. Funkcja wspólnej szafki służy do wymiany broni i sprzętu z innymi graczami. Funkcja prywatnej szafki służy do czasowego przechowywania własnego ładunku i sprzętu. Okej, okay. Weźmy sobie jeden. Jeden zaczep też sobie weźmiemy. A drabiny mam jeszcze 4, to... albo 3, to może być. Naplery i naplery. Okej. Okay. Mógłbym to teraz, kurde, dostarczyć, te wszystkie porzucone ładunki. I wiecie, chyba to zrobię, bo... Nie, tutaj, zatwierdzamy. Zrealizuj, dostarcz porzucony. Tutaj ile? No, przewidywane leki są mniejsze właśnie przez to, że nie dostarczamy tego osobiście, ale lepiej chyba najpierw sobie dostarczyć i odblokować więcej zleceń, a potem dopiero się właśnie bawić tymi wszystkimi. Dobra. Nam też z plerów strasznie dużo, dużo obciążenie zejdzie. Dostarczam ładunek. Dobra, powierzonemu graczowi. Plus jeden do pozostałych. Bo już był kurier, mamy nowy tytuł. Tragarz. Ludzie uważają cię za kuriera, któremu można powierzyć zwykłe zlecenia. Jeśli włożysz w to więcej czasu i wysiłku, może pewnego dnia docenią cię jako prawdziwą legendę. Udało ci się osiągnąć ocenę 10 za pozostałe czynniki. Będziesz teraz dostawać więcej lajków. Okej. Okay. Spoko. Mamy tutaj coś jeszcze? Mamy. Wybuduj skrzynkę. No to weźmiemy, bo nie po to assembler zrobiłem, żeby teraz nie zrobić tej skrzynki. No i tutaj mamy przejść z dostawą w to miejsce. Jest dobra. Nie chcę czego anulowywać, chcę to przyjąć. By zbudować skrzynkę, musisz użyć assemblera. To oczywista oczywistość, ale jeżeli go nie masz, będziesz musiał go sobie stworzyć. No, mam jedną sztuczkę w sztunie, więc wystarczy mi. Nie chcę niczego anulowywać. Nie chcę anulować. A dobra, tu jest. Po prostu przyjmij i koniec. By zbudować skrzynkę, musisz użyć asymptora. Aha. Okej. Okay. To...
Czyli muszę stworzyć, żeby móc tym iść dalej. Dobra. Szkoda, że muszę drugi raz wytworzyć Assemblera, no ale trudno. Co jest? Rzadkie metale? Aha, to chyba z tego questa. Dla tej... Tia. Dobra. Let's go w takim razie. Zlecenie przydzielone. Sam. No ile twój assembler w ogóle działa? Udaj się w miejsce, które wyznaczyłem i zbuduj tę skrzynkę. Na pewno tam trafisz, jeśli od czasu do czasu zerkniesz na mapę i kompas. Użycie broni dozwolone. Żywice. Albo żywica? Chyba powinno być bardziej. Tam do węzła, to jest chyba to właśnie paliwo. No. Stój. Stacja na zachód, to jest chyba ta tutaj w sumie, nie? To możemy się tym zająć od razu. Zgarniemy tak po prostu. No, tylko kondycha mi oczywiście spada, bo jestem przeciążony. To jest żywica. Żywica, no. Prawie na jedno wychodzi. Okej. Okay. Co? Widzieliście co on zrobił przed chwilą? Taki poleciał po takiej po... Szybki przeskok, kurde, nóżkami jak przez koziołka i tyle, nie? I jolo. Drabina. Styknie, czy nie bardzo? No nie bardzo. Sam, pamiętaj, że długotrwała ekspozycja na temporal niszczy pojemniki. Nie zbyt w deszczu ani dłużej niż musisz. Nie zamierzam. No dobra, sobie możemy od razu się pozbyć tych kilku paczek, dzięki temu właśnie dzięki temu assemblerowi, który tutaj wmachniemy z tą skrzynką. Ciekawe sobie, po czym da się poznać, jak bardzo jest dany zniszczony, no po tym, że oczywiście pewnie jest przerdzewiały. Sam, widzę, że dotarłeś na wyznaczone miejsce. Świetnie. Kiedy będziesz gotowy, uruchom assembler. Okej. Da się? Da się. Dobra, zaraz dokończę, tego muszę dostarczyć sobie, co nieco. Stare czasopisma, okej. Okay. Pomiń. Aha, Harna się nie odezwie. Jestem sam! A to by było bardzo głupie względem na przykład tego, że wynurzeni są gdzieś tu w pobliżu. No dobra, nie wszystko da się obejść, prawda?
późno. Okej, ten pora już przeszedł. Tyle dobrego. Jezu, jak? Ile to waży, że ja nie mogę tego ściągnąć nawet? Czy ściągnąć? Nie mogę tego w ogóle wziąć. Praktycznie musiałbym tylko to zabrać. Tu. Ile? 63 aż. Zładuj. Okej. Okay. No nie mogę tego wziąć niestety. Jest tu kto? Jest tu kto? Jest tu kto? Jest tu kto? Może ktoś jest? Może go nie ma? Dowiemy to się chyba później. Co to za jakieś światełko? Ciekawe. Wygląda to na jakiś obóz. I może w sumie takowym być. To jakiś pałąk widzę. Widać typiarzy. Dlaczego on idzie od razu do mnie, czy idzie tam, gdzie mnie przeskanowało? Okej, czy ja go mogę zajść od pleców? Mogę, ale nie mogę mu nic zrobić niestety, więc... I zauważył mnie. Co się stało? A, to chyba już wiem. Mówi, dał ci się bez znaki, co? Całe szczęście, że padało. Nawet oni nie porwą się na wynurzonych. Oż! Come on! Nie! Tu... Tu... Ja muszę sam tam tak kołysać, nie? Okej, się będzie dobrze. Żywica, buty, tutaj skrzynkę mają, kurde.